Siema, tu Wahacz. Peugeot 408 to bardzo ciekawy samochód, który wyróżnia się nietuzinkowym wyglądem nadwozia i który występuje z dwoma układami napędowymi. Podstawowym benzynowym 1.2 PureTech mającym 3 cylindry i moc 130 koni mechanicznych, a także hybrydowym plug-in opartym o 4-cylindrową benzynę 1.6 i mającym 180 albo 225 koni mechanicznych, przy czym przez elektryfikację zarazem znacznie droższym. Hybrydą jeździłem niedawno i o niej na kanale przygotowałem pełny test. Zobaczyć go można klikając w kartę w górnym rogu ekranu, link rzuciłem też w opisie. A na tym filmie chciałbym skupić się na układzie napędowym 1.2 PureTech 130 koni, z którym dostałem teraz 408 i porównać go trochę do hybrydy. Samochód otrzymałem również w wersji wyposażeniowej Allure Pack, a poprzednio testowałem topową odmianę GT, która cechuje się dołożonymi kilka elementami na liście wyposażenia standardowego, z najpoważniejszym w postaci matrycowych świateł LED, a także pakietem stylistycznym dodającym temu modelowi więcej ostrego charakteru. I chociaż oczywiście odmiana GT to najlepsze i najfajniejsze wcielenie Peugeota 408, to teraz jeżdżąc Allure Pack nie czułem, aby samochodowi czegoś brakowało, czy to w obszarze wyposażenia, czy wyglądu, bo zazwyczaj zmiany w GT są jednak subtelne. Na przykład atrapa chłodnicy ma inny wzór, a lusterko wewnętrzne jest bezramkowe. Dopłata do GT wynosi 10 850 zł, zatem całkiem sporo. Zdecydowanie więcej pieniędzy zapłacić trzeba jednak decydując się na mocniejszy silnik, ponieważ różnica pomiędzy bazowym wariantem 130 koni a hybrydą 180 koni to aż 46 850 zł i sprawi ona, że mówimy tutaj już o zupełnie innym przedziale cenowym. Dopłata z kolei do wersji 225 koni mechanicznych względem 180-konnej to jedynie 6,5 tysiąca zł, zatem moim zdaniem decydując się na hybrydę zdecydowanie warto iść już w jej mocniejsze wcielenie. W 2024 roku do oferty wprowadzony ma być nowy układ napędowy, który oparty będzie o zmodernizowane 1.2 PureTech, które teraz wyciągać będzie 136 koni mechanicznych i zostanie wsparte miękkim układem hybrydowym. Będzie to pewne urozmaicenie, ale fakt zostaje, że nie zmieni diametralnie obrazu jednostek napędowych w Peugeocie 408, wśród których moim zdaniem brakuje jakiejś umiarkowanej pod kątem mocy niezelektryfikowanej propozycji. Nie oznacza to jednak, że 1.2 PureTech w aucie tego typu nie daje sobie rady, ponieważ 408 z tym układem napędowym przejechałem kilkaset kilometrów i pod kątem dynamiki było ok. Dla przykładu tak wygląda tutaj sprint od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. W uzyskaniu odpowiedniej, odczuwalnej dynamiki duża jest zasługa dobrze zestrojonej skrzyni biegów, czyli 8-stopniowego automatu, z którym występuje 1.2 PureTech w tym modelu. Manualna przekładnia nie jest tu dostępna. Skrzynia automatyczna bowiem szybko robi redukcję i nawet po dosyć lekkim wciśnięciu gazu obroty wskakiwały zazwyczaj w okolicy minimum 2000, kiedy to silnik zyskuje większą ochotę do przyspieszania. Dzięki temu, pomimo dosyć skromnej mocy, jak na auto mające 468 cm długości i ważące 1393 kg, jakieś manewry wymagające zwiększania prędkości mogłem wykonywać sprawnie, bo reakcja była odpowiednio szybka. Dopiero na drogach szybkiego ruchu samochód jakby dostawał zadyszki, to znaczy wciąż oferował odpowiednią dynamikę do bezpiecznej jazdy, ale czuło się zmniejszającą się zdolność do bardziej gwałtownego przyspieszania. Ogólnie zatem osiągi 408 z 1.2 PureTech są moim zdaniem wystarczające, aby normalnie podróżować, przy czym jest to silnik dla osób o mniejszym temperamencie za kierownicą i też dla tych jeżdżących w trasy bez dużego dodatkowego obciążenia, ponieważ swoje opinie opieram o samotną przejażdżkę, a z kompletem pasażerów i bagażu wrażenia mogłyby być gorsze i wtedy większa moc wariantu hybrydowego mogłaby się przydać. No i też wersją mającą 225 koni po prostu przyjemnie się jeździ, bo dodatkowa moc zapewnia lepsze wrażenia i daje jeszcze większy luz psychiczny podczas przyspieszania. Wspominałem niedawno o masie samochodu i warto jeszcze uzupełnić, że 1,4 tony to wartość dla samej benzyny, bo wariant hybrydowy waży około 1,7 tony. Ma też o 65 litrów mniejszy bagażnik.
Mocniejszy silnik ma też przewagę w obszarze kultury pracy. Epizody bezgłośnej jazdy w trybie elektrycznym już tutaj pominę, ale gdy spalinowiec jest odpalony, to w 1.6 PureTech, na którym bazuje hybryda, dostaje się bardziej wygładzony styl pracy. 1.2 PureTech jest jednostką napędową, która ma dosyć warkoczącą charakterystykę i Peugeot 408, chociaż ma całkiem nieźle wygłuszoną kabinę, to nie na tyle, aby ten efekt zamaskować i podczas przyspieszania dźwięk jest zauważalny i gorszy niż w przypadku silników czterocylindrowych. Przy niektórych prędkościach zdarza się też rzadko, że silnik spada z obrotami w okolice 1500 i skrzynia nie jest akurat aż tak skora do robienia od razu redukcji i wtedy na jaw wychodzi niezdrowy dźwięk i wibracje, które pojawiają się na niskich obrotach, a na które mocniejszy silnik w tym modelu jest znacznie bardziej odporny. W małej benzynie też odpalanie przez system start-stop jest czasami odczuwalne i nie tak szybkie jak reakcja układu hybrydowego. Przy niskich prędkościach automatyczna skrzynia potrafi czasami również lekko szarpnąć, a w pluginie tego efektu nie ma, bo częściej jedzie się w trybie elektrycznym i on, powiedzmy, wygładza odczucia. Nie jest to nic dyskwalifikującego, ale jednak w aucie tego typu można oczekiwać więcej, a charakter 1.2 PureTech bardziej pasuje moim zdaniem do mniejszych modeli miejskich, np. Peugeota 208. Jeśli chodzi o spalanie, to testowany model zużywał mi w Warszawie średnio 7 litrów na 100 km. Poza miastem na zwykłych drogach były to okolice 5 litrów, a na drogach ekspresowych zużycie paliwa wynosiło 6 litrów. Dla porównania hybryda plug-in z pustymi akumulatorami oferuje w mieście 6,5-7 litrów, na drogach pozamiejskich 5,5-6 litrów, a na ekspresówkach 7 litrów. Zatem w obszarze oszczędności podczas eksploatacji dodatkowy układ elektryczny sprawdza się przy założeniu, że samochód będzie ładowany z gniazdka i będzie pokonywał codziennie krótsze podróże w trybie elektrycznym. Wciąż jednak dopłata do hybrydy plug-in jest tak duża, że nie ma co moim zdaniem racjonalizować sobie jej zakupu późniejszymi oszczędnościami na paliwie i lepiej traktować ją po prostu jako najmocniejszy wariant silnikowy dla osób chcących mieć większą moc z bonusem w postaci elektryfikacji. Biorąc to pod uwagę, żałuję, że paleta silników w Peugeocie 408 jest tak skonstruowana, ponieważ test słabszego wariantu utwierdził mnie w przekonaniu, że brakuje w tym modelu jakiegoś umiarkowanego silnika bez elektryfikacji, ale z czterema cylindrami, takiego odpowiednika np. 1.5 TSI 150 koni z grupy Volkswagena. 1.2 PureTech bowiem daje radę w tym samochodzie i można z nim spokojnie podróżować w każdych warunkach, ale kupując auto tego typu można chcieć jednak mieć w nim mocniejszy i większy silnik, ale bez tak dużej podwyżki ceny, bo przeskok ze 150 tysięcy za 130 koni do niemal 200 tysięcy złotych za 180 koni to ogromna różnica, a jeśli ktoś nie ma swojego gniazdka w garażu, to też trudna do uzasadnienia. Gdyby ktoś tej kwoty nie chciał wydawać jednorazowo, to jeszcze dopowiem, że taka 408 jak testowa oferowana jest również w leasingu operacyjnym firmy Carlis Polska, czyli u partnera Wahacz TV. Przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%, miesięczna rata wynosi 1738 zł netto, a widzowie kanału mają dodatkowo możliwość otrzymania za darmo transportu zamówionego samochodu pod wskazany adres. Wystarczy w uwagach wpisać kod Wahacz Free. Instrukcje wraz z linkiem do oferty wrzuciłem w opisie filmu. Działa ona na wszystkie modele na stronie Carlis Polska. I to wszystko, co przygotowałem o silniku 1.2 PureTech w Peugeocie 408. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!